Dzień dobry, witam w drugim odcinku podcastu W Bloku, gdzie rozmawiam z niezwykłymi ludźmi, z osobami, których historia może stanowić motywację do działania, inspirować. Gdy tylko usłyszałam o Paulinie, wiedziałam, że muszę ją Wam przedstawić. Dlaczego? O tym w dalszej części. Witaj Paulina, dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie. Zorganizowałyśmy wywiad w zasadzie w kilka godzin. Dokładnie, to ja dziękuję za zaproszenie. Paulina, powiedz, jak nazywa się Twoja profesja? Ja zajmuję się malarstwem obecnie. Głównie działam w takim malarstwie tak zwanym proroczym i maluję w tematyce chrześcijańskiej. Studiujesz na Akademii Sztuk Pięknych? Tak, bardziej profesjonalnie to w architekturze wnętrz. Także, ale malarstwo i rysunek, wszystko jakby na studiach jest. Zajmuję się całe życie tak naprawdę. Więc no. A powiedz, w jakim mieście? Jestem z Torunia. Okej. Okay. Zanim postanowiłaś kształcić się kierunkowo, porzuciłaś sztukę, malarstwo. Czy to był bunt? Tak, to był ogromny bunt, bo jak byłam mała, mama zawoziła mnie zawsze raz w tygodniu na zajęcia plastyczne. Ja to nawet lubiłam wtedy. I to był taki fajny czas, jakieś odkrywanie talentów. Z czasem, jak zaczęłam dojrzewać, pamiętam, że miałam takie pragnienie, żeby iść do liceum o profilu artystycznym. Ja ogólnie kilka lat później trochę mi się pozmieniało, ja później iść na medycynę i tak dalej, ale tak się właśnie potoczyło, że podwyższyli troszeczkę próg, bo było bardzo dużo chętnych, ja się nie dostałam, ale bardzo chciałam iść do mojej takiej wymarzonej szkoły i dostałam się z odwołania na profil artystyczny, czyli tak naprawdę na ten, o którym kiedyś marzyłam jako dzieciak, ale jakby z czasem się wszystko pozmieniało, więc ja później już nie chciałam aż tak bardzo. Ja się po prostu nasłuchałam też troszeczkę, że to nie ma przyszłości i tak dalej. Znałam jakichś artystów, to mi się nie podoba tak naprawdę. Gdzieś tam się bawią tym życiem i wolałam mieć poukładane jakoś swoją przyszłość i gdzieś dopięte i gdzieś wzrastać, mieć jakiś pewny taki wzrost w życiu, więc ta medycyna mnie tak podkręciła. Ja bardzo lubiłam biologię, więc chciałam później być chirurgiem, ale to były takie właśnie marzenia gdzieś tam. Nie potrafiłaś zaakceptować tego, czym jesteś obdarzona? Nie chciałam tego i w ogóle też to było dziwne, że jak wszyscy wokół znajomi wiedzieli, że ja rysuję i zawsze tak mi trój głowę, że tak narysuj mi tamto, bo tak ładnie i tak zawsze jak ja coś rysowałam, to się zbierało, kilka osób się patrzyli. I mnie tak to irytowało, nie potrafiłam zrozumieć czemu, ale strasznie tego nie lubiłam, aż znienawidziłam to. Później jak poszłam do liceum na ten profil artystyczny i faktycznie przebywałam wśród artystów, młodych, ale artystów, to totalnie nie potrafiłam się wśród nich odnaleźć, zrozumieć ich postrzegania świata i to totalnie nie moje klimaty, nie ten vibe. No i wtedy znienawidziłam wręcz tą sztukę, że ja specjalnie nie chciałam już malować. Wolałam czasami dostać jedynkę, niż po prostu przynieść jakieś zadanie na plastykę. Także no, to do takiego wymiaru gdzieś tam urosło. Czyli ten bunt trwał czas jakiś. Zdaje się, że ogólnie byłaś buntowniczką. W twoim życiu tak. Pojawiły się używki, narkotyki, tak. Kokaina na przykład. Co się działo? Wiesz co, to jest związane jakby z całym moim życiem i z tym, co się działo po drodze, bo te wszystkie takie, te moje bunty nie wzięły się tak po prostu znikąd. Dużo problemów, jeżeli chodzi o przeprowadzkę, o jakieś dogadanie się w rodzinie, bo to byliśmy ciągane tam po sądach, bo rodzice się po prostu nie potrafili dogadać. To wszystko było takie bardzo trudne. Ja byłam bardzo, bardzo młodziutka jeszcze i ja próbowałam uciekać od tego po prostu wręcz, więc wpadałam w jakieś nieciekawe towarzystwo i żeby być w tym towarzystwie, trzeba robić to, co oni, więc też się godziłam na jakieś tam rzeczy, właśnie związane na przykład z tym paleniem trawki, od tego się zaczęło. Później z czasem właśnie też całe problemy, bo to się tak ciągnęło, jakieś depresje. Moja mama też sobie nie radziła z sytuacją, z tatą nie było kontaktu, więc ja próbowałam zwrócić na siebie uwagę i wpadłam w anoreksję, w jakąś bardzo głęboką depresję. Totalnie czułam się we wszystkim samotna, we wszystkim porzucona i myślę, że dlatego szukałam jakiejś akceptacji bądź zauważenia w takich środowiskach, w których było najłatwiej wejść, czyli będąc już pełnoletnim gdzieś tam po klubach, wiadomo, w klubach proponują różne rzeczy i po prostu to poszło dalej. A powiedz, jak się czułaś, kiedy twoja świadomość wracała do stanu sprzed odurzenia? Czy żałowałaś? Tak, ja się budziłam po takiej nocy, gdzie był alkohol, jakieś imprezy i te narkotyki, to ja po prostu budziłam się z takim potężnym poczuciem winy. Nie potrafiłam sobie później
poradzić przez kilka dni. Później jakby znowu zbliżał się weekend i w to chodziłam i to było takie błędne koło. Takie a powiedz, kiedy z tym zerwałaś i co spowodowało, że postanowiłaś porzucić te używki? Ja już czułam taką nienawiść wręcz do siebie i takie zażenowanie tym, że ja sobie nie potrafię poradzić po prostu, że nie potrafię z tego zrezygnować, jakoś uciec, wyjść. I to był moment, jak ja już chyba skończyłam, ja byłam po maturze, już miałam jakąś swoją pierwszą pracę i pamiętam, że wracałam do domu po takim już grubszym melanżu, że tak powiem. Takim, że byłam tak odurzona, że ja nie wiedziałam, gdzie ja jestem tak naprawdę, gdzieś tam mnie zawieźli. Pojechaliśmy jakąś ekipą i nie znałam w sumie większości ludzi. Nie wiedziałam, gdzie jestem. Uciekłam stamtąd. I tam było tak już, tak było grubo, że ja po prostu uciekłam stamtąd, bo tam wszyscy pili, wszyscy gdzieś tam sypały się kreski. Ja po prostu byłam wystraszona, że ja wybiegłam z tego domu. Jeszcze po drodze gdzieś tam się szarpiąc, bo nie chcieli mnie wypuścić. No i po tym, po prostu po tej podróży, tak gdzieś szukaniu w ogóle, gdzie się jest, po takim ciężkim doświadczeniu. Te wszystkie jakby te bodźce takie sprawiły, że ja w głowie postanowiłam, że to jest ostatni raz i już to się nie może więcej zdarzyć. Z ogromną nienawiścią do samej siebie, brakiem siły na jakąś, nie wiem, zmianę, żeby samemu coś zrobić, to pamiętam, że wtedy to był taki czas, gdzie zaczęłam myśleć, gdzie mnie to zaprowadzi to wszystko i co się stanie, jak zaraz przesadzę. Tak, to już dosięgnęłam takiego swojego dna, gdzie już nie wiedziałam, co dalej, ale wiedziałam tylko, że muszę coś zrobić. Wspomniałaś o anoreksji. Zastanawiam się, kiedy zauważyłaś, że coś się dzieje, że może jesteś chora? Anoreksja zaczęła się w gimnazjum. Zaczęło się niewinnie dosyć, bo razem z moją przyjaciółką wtedy zaczęłyśmy się po prostu odchudzać i zaczęłyśmy się tak, że tak powiem, wspierać w tym i się motywować. Takie głupie po prostu, jakieś młodzieńcze, to było bardzo głupie, co robiłyśmy. I pamiętam, że wtedy w szkole na jednej z przerw moja pani wychowawczyni wzięła mnie po prostu na bok, powiedziała mi, że ty wiesz, że ty masz anoreksję? Nie słyszałam wcześniej po prostu nic o tym. Jak zaczęła mi tłumaczyć, to faktycznie zachowałam się tak samo, bo po takim czasie odchudzania się i nakręcania w dwie osoby, mi się zaczęły pojawiać już takie myśli, co mogę jeść, czego nie mogę, co się szybciej strawi, co ile ma kalorii. Na przerwie potrafiłam wszystkim, co jedli śniadanie, powiedzieć, ile kalorii właśnie zjedzą. Jakby tak ale to było też przerażające z drugiej strony. I to się właśnie zaczęło w gimnazjum i się tak rozkręcało później. Nie trwało to zbyt długo, bo... Ale zaczął się proces leczenia, tak? No. Przynosił skutki? Ten proces trwał bardzo krótko, bo ja w tym czasie nikomu nie ufałam też, bo to był czas, kiedy moi rodzice się rozwiedli właśnie, to był praktycznie początek i kiedy już tam mama próbowała mnie zaprowadzić do psychologa i do psychiatry, to ja byłam bardzo na nie i bardzo nie chciałam. Potrafiłam zgodzić na wszystko, żeby tylko mnie tam nie zaprowadziła, bo nie chciałam rozmawiać z tymi paniami kompletnie, czułam, że to w ogóle jest bez sensu, że nie przyniesie żadnych takich pozytywnych skutków później w przyszłości. Nie potrafiłam się jakoś też otworzyć przed nimi, bo widziałam, że tak miałam takie myśli, że nie potrafią zrozumieć tego, co ja mam w głowie. To było taka próba bardziej leczenia. Później namówiłam mamę, żeby po prostu przestać chodzić. Pamiętam, że poszłam nawet na pizzę. Myślę, że ją tym przekupiłam. I już później moja mama właśnie też w sumie po rozwodzie strasznie zapragnęła też takiej wolności, więc ona ją bardzo łatwo było zbyć. Ona już się zajęła później swoimi problemami, swoim życiem, trochę swoją zabawą, a u mnie się za dużo nie pozmieniało tak naprawdę, bo ja dalej miałam depresję, dalej miałam anoreksję, tylko po prostu udawałam, że już jest lepiej. I taki moment w sumie, kiedy postanowiłam, że też już to idzie za daleko, bo to było po prostu... Widziałam, jak wyglądam. Widziałam, że ja śpię cały dzień, że nie jestem w stanie funkcjonować, że moja skóra to po prostu jakby ktoś mnie zadrapał, to zedrze ze mnie ta skóra, jest tak cienka i słaba. Że już sprowadziłam siebie do takiego stanu, że groziły mi już zapaście jakieś i to już było po prostu niebezpieczne bardzo. A jak długo trwała choroba? Takiego niejedzenia to chyba z pół roku było. Były dni, kiedy wcale nie jadłaś? Tak, dokładnie tak. A pamiętasz, ile najdłużej wytrzymałaś bez jedzenia? Najdłużej 2 dni podejrzewam. A dziś jesteś już zdrowa, jak mówisz, uzdrowiona. Co masz dokładnie na myśli? To trwało przez cały czas. Od momentu gimnazjum, przez około 10 lat. Moment takiej fizycznej choroby, to właśnie było te pół roku do roku. I później przez całą resztę czasu, to była choroba taka, która siedziała w głowie. To dalej u mnie
nie było i nie potrafiłam sobie dalej z tym poradzić. Trzymałam to przez całe te 10 lat tak naprawdę w sobie. Z tym takim krzywym obrazem, zakrzywionym swojego wyglądu, postrzegania swojego ciała. Cały czas to jedzenie gdzieś tam było najważniejsze wręcz, bo ja potrafiłam myśleć tylko o tym, co mogę jeść, a czego nie mogę jeść. I ja już się przyzwyczaiłam do tego, ja już po prostu nauczyłam się z tym żyć i wiedziałam, że już mnie męczyło naprawdę, ale już się trochę tak z tym zżyłam. No tak jest, usłyszałam, że to jest choroba na całe życie po prostu, że się z tym będzie walczyć. W momencie, kiedy poznałam Boga, poznałam też jakby taką żywą wiarę. Dowiedziałam się, że jest coś takiego jak uzdrowienie w ogóle. Też usłyszałam wtedy, że Bóg daje nowe życie, że zabiera wszystko, co było, że dostajemy nowe, czyste szaty i zaczynamy nowe życie razem z Nim. I ja tak bardzo zapragnęłam tego też właśnie. I cały czas wołałam o to, żeby zabrał złe myślenie, bo jakby cały czas mi to przeszkadzało. Ja bałam się jeść przy ludziach, bałam się ogólnie jeść, żeby nie przytyć przez cały czas. To gdzieś tam z tyłu głowy, nawet jak nie chciałam, to wracało. I ja po prostu po poznaniu Boga, po nawróceniu, zaczęłam walczyć o to trochę. Jak to się stało, że zaczęłaś się nawracać? Czy to był jakiś impuls, czy to proces? Ten czas łączy się z czasem, kiedy postanowiłam, że kończę z używkami, z imprezami, po tej nieszczęsnej, przerażającej imprezie. Wtedy właśnie postanowiłam, że jakby muszę coś zmienić w życiu. Dosłownie to był odstęp od tego kilkudniowy, może tydzień, kiedy moja młodsza siostra zapytała się, czy nie chcę iść z nią na kurs alfa. Już ja potrzebuję tak czy siak jakiejś pomocy, może to coś zmieni, może to wniesie coś nowego. I od tego się zaczęło. We wspólnocie jestem już jakieś 4-5 lat, także to cały czas jest proces. W ogóle nawracanie się moje to jest proces. Ja przez te 5 właśnie lat to się kilkukrotnie chyba nawracałam po prostu z różnych rzeczy. Ja cały czas poznaję Boga, cały czas staram się iść jeszcze dalej z czymś i coś więcej Mu oddawać, bym on mógł to wyleczyć. Nawracamy się całe życie, tak się dokładnie mówi. Dokładnie tak jest. Ja podpisuję się. Zajmujesz się malarstwem proroczym. Brzmi to dość tajemniczo. Sama usłyszałam o tym dopiero wczoraj. Aha. Na czym to w ogóle polega? To jest dla mnie taka też świeża sprawa, ale jakby ostatnio w sumie też dużo oglądam gdzieś z zagranicy jakichś tam uwielbień, nauczań. To tak się przypatruję, że są takie osoby, które podczas właśnie uwielbienia też malują na sztalugach. Aha. Malowanie prorocze to jest modlitwa, rozmowa z Bogiem, słuchanie Jego słowa, po prostu wpatrywanie się w Jego twarz. To jest czas tylko dla Niego i później te wszystkie emocje, to co czujemy, widzimy, przerzucamy na taką fizyczną formę, właśnie na płótno. W jaki sposób zrozumiałaś, że to, czym się zajmujesz, to malarstwo prorocze, że to ma swoją nazwę? I tutaj jest ta historia sprzed roku, kiedy namalowałam obraz dla Marcina Zielińskiego. Kochani, jest i on. Uwaga, Marcin Zieliński, wspólny mianownik 90% świadectw w Polsce. Myślę, że nie przesadzam. Serdecznie pozdrawiamy Marcina. Marcin jest na liście gości podcastu w bloku, ale... Bez presji, Marcin. Paulina, wybacz przerywnik. Więc to był totalny przypadek. Znajoma poprosiła mnie, żebym jako formę takiego podziękowania za udział w naszych rekolekcjach dla Marcina, że on miał tam jakiś swój czas na nauczanie, by powiedzieć się do naszej tam grupy. Czyli twój pierwszy proroczy. Od początku malowany proroczy był dla Marcina. I też totalny przypadek, więc nie wiedziałam, co ja jeszcze wchodzę. Powiedział ci, że to, czym się zajmujesz, jest malarstwem proroczym? To wyszło, nie nazwał tego, że to jest malarstwo prorocze, ale powiedział, że obraz, który dla niego namalowałam, jest dla niego proroczy i mówi mu o tym, jak właśnie Bóg go widzi w jego posłudze, w tym, co on robi, jak Bóg go po prostu postrzega. Dodam tylko, że ten obraz możemy zobaczyć na twoim Instagramie, tak? Tak, oczywiście, można go znaleźć. Super. A teraz poproszę trochę bardziej szczegółowo. Proroczo, to znaczy, że miewasz wizję, rysujesz, malujesz. To, co widzisz? Tak, dokładnie tak. Już mówię, jak wygląda cały ten proces, że tak powiem. Ja mam taką małą swoją pracownię i wszystko tam się dzieje. Więc po prostu, jeżeli mam malować obraz proroczy dla kogoś, ktoś prosi o właśnie o modlitwę i żeby to tak wyglądało właśnie w takiej formie fizycznej, żeby pomodlić się też o słowo, bo jakby to głównie na tym polega, to nie ma być nic ode mnie, tylko to wszystko ma płynąć z góry. Więc to jest po prostu czas przebywania
z Duchem Świętym. To jest czas, kiedy ja wchodzę i decyduję się na to, że teraz będę siedziała, nie wiem, godzinę, kilka godzin, modliła się, śpiewała dla Boga, stawiała się za daną osobą. Ludzie naprawdę też potrzebują czasami usłyszeć pewne rzeczy gdzieś tam od Boga, bądź szukają po prostu jakiegoś pocieszenia, bądź potwierdzenia. Dla nich to jest bardzo ważne i tak myślę, że dlatego to tak, też to jest dużo chętnych na coś takiego. Wracając do tego, jak jeszcze to wygląda, modlitwa, wsłuchiwanie się, wpatrywanie i albo się dostaje słowo, po prostu gdzieś tam to wybrzmiewa, żeby otworzyć sobie dany fragment. Pójście za myślami. Ja jakby wierzę, że wszystko, co się dzieje w tym czasie, to nie jest przypadkowe, że jakieś obrazy, jakie dostaję, to Bóg chce jakoś w pewien sposób się po prostu skontaktować, porozumieć, coś mi A właśnie, pokazać. powiedziałaś, że to, co Bóg ci pokazuje, powiedz, co widzisz i od czego to w ogóle zależy? Nie wiem, od czego to zależy. Albo widzę obraz, albo widzę kolory, albo wiem, że mam otworzyć słowo na danym fragmencie i to mi się z czymś skojarzy, z jakimś obrazem takim nieostrym dosyć, też często. Szukam potwierdzenia zawsze w dalszych modlitwach, że czy to jest na pewno to, bo nie chcę dawać nic od siebie, jakby to ma wychodzić prosto tam od Ducha Świętego, żeby zawsze się tego boję, po prostu mam takie obawy czasami, że o Boże, a co jak ja sobie wymyśliłam po prostu coś, a co jak to nie jest to i tak. Jeszcze nigdy nie spotkałam się, malując obraz proroczy, żeby ktoś, dla kogoś to nie miało jakiegoś znaczenia, bądź się nie łączyło z jakimś wydarzeniem. Do tego jeszcze dojdziemy, ale powiedz, czy ty czujesz, że zbliża się obraz, że zbliża się wizja, czy to jest w jakiś sposób dla ciebie fizycznie odczuwalne, czy to pojawia się nagle? To się pojawia nagle, ale w trakcie modlitwy. To nie jest tak, że sobie na przykład spaceruję i nagle mam jakiś obraz. To jest tylko i wyłącznie w czasie, kiedy ja się na to decyduję, że teraz jest czas dla Boga, że ja chcę spędzać czas z Nim, że ja chcę Go uwielbiać, chcę Mu dziękować i Go wywyższać i że to chodzi o to właśnie, by On był uwielbiony. To nie jest nic takiego ponadnaturalnego, w sensie, że to nie jest takie obce i dziwne i takie jest trochę przerażające, tylko właśnie to jest ta bliskość z Nim, że to jest takie delikatne. Ciężko to wyłapać też. Ja na przykład po nawróceniu bardzo, bardzo dużo się modliłam. Nic nie słyszałam. To były takie wyjątki, gdzie raz Bóg coś powiedział głośno, a później przez 3 lata nic. Miałam taki moment na rekolekcjach, kiedy wiadomo, rekolekcje zawsze są takim duchowym, dobrym czasem, na po prostu się tak napełniamy tym Duchem Świętym. I tak głośno Bóg do mnie powiedział, że ja mnie wręcz po prostu, ja się wręcz zatrzymałam gdzieś tam, po prostu sobie przebiegałam z jednego obiektu do drugiego, aż wręcz po prostu zatrzymałam się, żeby posłuchać, czy to do mnie czegoś nie powiedział. Czyli po prostu słyszałaś głos, to dosłownie. Dosłownie wybrzmiał w tak dziwny sposób. To było dla mnie bardzo nowe. Aż po prostu takie, aż się przeraziłam troszeczkę na początku, ale był też w tym taki jednocześnie pokój, że to nie jest nic złego. No, także to był taki jeden raz. Paulina, w jednym z wywiadów wspomniałaś, że twój styl różni się od tego, którym malujesz proroczo. Jak to jest? To jest tak, że ja jako Paulina Gawlik, która została obdarzona gdzieś talentem do malowania, gdybym miała malować coś swojego, zazwyczaj byłoby to pewnie czarno-białe. Byłyby to możliwe jakieś abstrakcje nowoczesne w jakimś stylu, niekoniecznie tematyce chrześcijańskiej. Plus nie jestem dokładnie w stanie opisać tego, ale technika jest zawsze troszeczkę też inna. Ja uwielbiałam też rysować, więc dla mnie taki hiperrealizm też był zawsze taki, zawsze chciałam to bardziej dopracować i później jak już też zaczęłam malować, to też chciałam doskonalić to, ten właśnie hiperrealizm, żeby to było takie jak ze zdjęcia. Że tak. A tutaj właśnie jest coś innego. Ja normalnie nie malowałabym tych obrazów i każdy jest też inny. Czasami to jest postać Jezusa, czasami to jest takie lekko abstrakcyjne też, ale jednak w jakichś takich ciepłych barwach przyjemnych, więc wszystko to, co teraz jakby maluję i malowałam przez ostatni czas, to było same, ja sama po prostu byłam zaskoczona tym, co ja robię. Jesteś wspierana niewidzialną ręką, na to wygląda. Tak, oczywiście. Która ma inny styl niż Paulina. No właśnie tak. Wszystko jest po prostu z Ducha Świętego, bo ja maluję dla różnych ludzi. I to nie jest tak, że ja maluję coś od siebie i zbieram grono osób, którym się podoba to, co ja robię, tylko ja maluję dla nich. I
Myślę, że to jest to, co Bóg wie, co im będzie się podobać. Powiedz, czy zdarzają ci się blokady, brak weny? Tak, tak. Ja miałam taki jeden obraz, który malowałam z 3 miesiące, a to taki dosyć mały był, pamiętam. Wiedziałam, co ma tam być w ogóle, mniej więcej tak czułam, ale bardzo się też bałam, bo miałam też taki gorszy czas, by nie wiem, jak to nazwać, może takiej pustyni troszeczkę. Coś było nie tak po prostu. Modliłam się cały czas, ale czułam, że coś jest nie tak, nie potrafiłam wyjść po prostu z jakiegoś takiego trybu dziwnego. Straciłam takie zaufanie też do tego, co robię i do zaufania może trochę też do Boga, że On to wszystko pociągnie. Później się z tego spowiadałam, ale no zwątpiłam. Trochę też mnie zły tak przestraszył. Myślę, że dlatego. I dlatego to tyle trwało po prostu. Bardzo trudne to było. No, ja się czułam źle, bo wiedziałam, że ktoś czeka na ten obraz, ale z drugiej strony nie potrafiłam, zabierałam się do tego i później zamalowywałam. Później się bałam podejść do tego znowu kolejny raz, bo się bałam, że znowu coś będzie nie tak. Aż w końcu już mówię tak, nie, no dość, ja już nie mogę w ten sposób. Po prostu skupiłam się na tym, usiadłam do tego stołu, mówię, Boże, niech wszystko teraz będzie od Ciebie, bo już nie mam siły. Nie chcę wymyślać i gdzieś tam uciekać. Przecież ja tu jestem dla Ciebie, ja to robię dla Ciebie, żeby Twoja chwała gdzieś jakby się rozszerzała. I to był moment, kiedy właśnie ja już tak totalnie oddałam ten obraz Bogu 100% i wtedy popłynęło. Dostałam słowo, już to było takie łatwe, ja już tak po prostu namalowałam ten obraz, on mi się nawet podobał bardzo. To już poszło bardzo szybko i z czasem też jak już dałam ten obraz ten osobie, dostałam też taki fajny feedback, że to słowo jest bardzo ważne dotyczące jego posługi, że dużo się też ta osoba modliła. Jeżeli chodzi o jakiś taki przekaz, żeby coś usłyszeć też od Boga, coś więcej, ku tego, że bierze to za taką obietnicę, jakiś taki znak, jakiś kierujący jego drogę dalej. Powiedziałaś, że ten najtrudniejszy obraz spodobał ci się. Zastanawiam się, jak to jest, czy te obrazy prorocze podobają ci się bardziej niż te, które malujesz na co dzień? One są dobre i podobają mi się, ale mi jako mi to pewnie ja wolałabym bardziej w abstrakcję iść i jakieś takie... I jest jakiś tam pierwiastek jakby mnie w tym wszystkim i to się jakoś wyróżnia też, bo to nie jest jakieś kopiowanie też czegoś. To jest po prostu jakiś coś takiego Bożego, czego jeszcze nie ogarniam i próbuję, ale próbuję doskonalić też cały czas, także... Spotykasz ludzi, którzy próbują na twoim talencie w jakiś sposób zyskać, żerować i mówią, weź Paulina mi coś namaluj, co to tam dla ciebie, pół godzinki i namalujesz. I najlepiej za darmo. Kiedyś się zdarzały takie osoby, ale teraz już nie, bo ja teraz właśnie głównie otaczają mnie ludzie wierzący, osoby nawrócone, osoby, które mają piękne serca po prostu i nie spotkałam się z czymś takim, odkąd jakby postanowiłam malować dla Boga i oddawać Mu to po prostu cały czas, to ja właśnie wręcz przeciwnie, że to się tak zmieniło, że Bóg mi cały czas błogosławi, cały czas. Zdarza się nawet, że osoby niektóre jakby chcą mi dać więcej jeszcze od siebie niż ten obraz jest wart i jeszcze są tak wdzięczne i ja dostaję tyle jeszcze wiadomości też takich przepięknych, jakichś świadectw. Ludzie są tak poruszani, że to jest też wartość, myślę, tego wszystkiego. A propos zamawiania, obrazy Aha. można u Ciebie zamówić. Tak, I tak. Powiedz, w jaki sposób można Cię złapać? Na razie najlepiej na Instagramie. Ja mam też fanpage na Facebooku, można śmiało pisać i tak właśnie planuję założyć też jakąś stronę internetową w najbliższym czasie, w ciągu miesiąca. Mhm. Czyli piszemy do Pauliny na Instagramie, na Facebooku. Linki tak. będziemy podrzucać. Jasne. Paulina, podziel się z nami historią, która najbardziej Cię wzruszyła, może zadziwiła w sytuacji, kiedy przekazywałaś obraz osobie zamawiającej. Oj, to ciężko będzie wybrać, bo miałam takie momenty, że osobiście jechałam spotkać się z panią, która też, ona jechała z Bydgoszczy, ja spoza Torunia, bo kawałek za Toruniem mieszkam. Spotkaliśmy się gdzieś tak mniej więcej po środku i przekazując jej obraz, opowiedziała mi swoje świadectwo, właśnie jak Bóg w jej życiu zadziałał. To była taka kobieta, tak około 50 lat i Bóg ją właśnie poprowadził, by zaczęła spełniać marzenia po prostu. I to był właśnie taki czas, kiedy ja zaczynałam też malować proroczo i słuchając jej świadectwa, słuchając tego, jak Bóg ją prowadził właśnie w tym jej powołaniu. Pamiętam, że obie stałyśmy na parkingu i płakałyśmy. To było takie bardzo fajne. Ale też na przykład bardzo takie poruszające momenty to kiedy ktoś nie zamawia ode mnie obrazu, ale zobaczy zdjęcie i jest tak poruszony, że tak zaczyna pracować w nim to słowo. Właśnie też taka była taka dziewczyna, która po prostu napisała do mnie, że tak się wpatruje w te obrazy,
obrazy i tak ją poruszają, że ona zapragnęła w ogóle pójść na mszę świętą, doświadczyć Boga, jakby spróbować. Od dawna nie ma też styczności jakby z Kościołem, z wiarą, z niczym. Wow. Także to są takie piękne momenty. Pamiętasz jakąś reakcję na obraz, kiedy wręczałaś go, że widziałaś, kurczę, siadło? Ja właśnie tak mam mało możliwości, ponieważ ja większość wysyłam i to i czasami za granicę idą, czasami idą po prostu drugi gdzieś koniec Polski i one są tak zawsze rozsyłane, ale... Ale feedback jakiś otrzymujesz? Tak, zawsze jest feedback, zawsze to jest jakieś tak mocne i ważne dla mnie rzeczy. Ja to jestem tak wzruszona za każdym razem, ponieważ zawsze przy oddawaniu obrazu ja mam taką niepewność, czy to jest na pewno dobre, czy to jest to, czy to jest dla tej osoby. Chodzi tutaj taki czynnik ludzki. Tak, dokładnie. No, dokładnie. Jeszcze z tym walczę. A później właśnie się okazuje, że i dostaję właśnie jakieś świadectwa, że to się łączy z jakimś słowem, które osoba dostała kilka lat temu i cały czas się o to modli. Albo, że to wygląda jak obraz, który ktoś dostał dla niej też na modlitwie. Także to cały czas jakby tak, cały czas działa, że cały czas gdzieś tam rezonuje i ludzie cały czas odpisują na jakieś relacje, czy na posty na Instagramie, że to robi takie wrażenie na nich, takie duchowe, że oni naprawdę mają wtedy pragnienie może gdzieś tam jeszcze się zwrócić do tego Boga, żeby poszukać Go. Także to jest to. A jakie w ogóle uczucia towarzyszą Ci podczas realizacji projektu? Czy czujesz może swego rodzaju jakiś trans, jakiś inny stan świadomości? Jak byś to opisała? Nie, ja bym chyba nie wchodziła w takie rzeczy, bo to mi się bardzo kojarzy z jakimiś już takimi odlotami totalnymi. To jest po prostu modlitwa, czyli ja w tym czasie rozmawiam z Bogiem. A jak rozmawiam z Bogiem, to ja czuję taki pokój. I to jest właśnie to jest ten pokój i wiara, taka potężna wiara, że ta relacja jest żywa, prawdziwa i że to, co się dzieje, to się dzieje naprawdę, że On jest obok i jest po prostu dobrze. I to jest to, no. Rzeczywiście trans nie był to dobrym słowem. No. Paulina, zostawiłaś pracę całkiem niedawno, żeby poświęcić się malarstwu proroczemu. Mm-hmm. Czy żałujesz tej decyzji? I co w ogóle do niej skłoniło? Ja poprzednią pracę, ja miałam właśnie taki moment, że ja jedną pracę straciłam. Później zaczęłam nową. Ja postanowiłam ją zostawić, ponieważ wiedziałam, że nie mogę tego zrobić, że gdzieś tam już wcześniej w sercu podjęłam taką decyzję, że zacznę malować dla Boga. Podjęłam jakąś nową pracę z fajnymi perspektywami i nagle czułam po prostu, jak ja bym zdradzała Boga, jakbym zdradzała Jego plan i mówię, nie, to nie może być to, więc zostawiłam tą pracę i poświęciłam cały czas na malowanie. Czyli można powiedzieć, że malowanie prorocze to jest Twoja misja. Tak, myślę, że tak. Wierzę w to bardzo. Kiedy jest misja, często pojawia się hejt. Czy zdarzyło Ci się tego doświadczyć? Wiesz co, to są... Jeszcze nie działam chyba na taką szeroką skalę, żeby doświadczać tego jakoś bardzo mocno, ale oczywiście zdarzają się, jak występowałam w jakichś nagraniach, też odnośnie tego mojego malowania, też dla jakiejś fundacji, to wiadomo, działa na Facebooku, marketing działa w ten sposób, że dociera do różnych ludzi, więc zdarzały się też jakieś mocne komentarze, niekoniecznie takie miłe, ani cieszące oko, bardzo jakieś też wulgarne, ale jakby też mnie nigdy to tak nie ruszało, bo ja wiem, że mam to robić po prostu i to się nie liczy też. No także komentarze takie też dociekanie, czy to jest... Ja tak odczuwam to, że po prostu ludzie mają taki brak zaufania, że to coś może jest jakieś dziwne, coś jest no. I rozumiem też, bo to jest naprawdę coś innego. To jest... Ja kiedyś pewnie też bym tak uważała, tak jak oni, pewnie też bym miała podobne myśli co do tego, że to jest jakieś dziwne i zakłamane czy coś, także... A jak wytłumaczyć to, czym się zajmujesz, osobie, która nie wierzy? O, to ci powiem, to jest ciężko, bo tak jak jest napisane w Biblii, żeby przy ludziach niekoniecznie modlić się językami, ponieważ możemy ich bardziej wystraszyć, niż coś im to pomoże. Staram się, jak ktoś nie wierzy, nie ma styczności totalnie z wiarą, z takim też wiarą w charyzmacie też jakimś, to tak staram się ogółem bardziej to tak określić. Ja lubię mówić o tym, że działam na Boga, że maluję dla Niego, ale jeżeli ktoś jest taki naprawdę z daleka od wiary, jeszcze też bardzo też na to staram się jakoś tak przybliżyć akceptowalnym przez Niego wymiarze, w jakimś takiej otoczce, że to są po prostu obrazy takie z wiarą malowane, z Bogiem po prostu. Jakoś tak ładnie ubrać słowa, bo wiadomo, no, ja sama bym się kiedyś przestraszyła, gdybym usłyszała jakieś malowanie proroczym. Paulina, a czy malowania proroczego można się nauczyć? Nauczyć? Myślę, że nie jak w szkole nauczyć. Myślę, że można to poznać i można spróbować. A w jaki sposób? Jak zacząć? Najpierw musisz zacząć od pragnienia
takiego w sercu pewnie. Mhm. Myślę, że niekoniecznie trzeba mieć jakiś talent do malowania, żeby zacząć, bo ja sama też nie, na początku nie malowałam zbyt pięknie i to się rozwinął we mnie, Bóg też jakby dalej ten talent się cały czas jakby pomnaża, więc talentu nie, raczej nie potrzeba. Ja na przykład poznawałam to, nie uczyłam się tego. Kiedy zaczynałam właśnie w tym działać, to wszystko było dla mnie totalnie nowe i nie wiedziałam nawet, od kogo mogę się tego jakby nauczyć, więc u mnie wszystko wyszło naturalnie. Ja tak pomyślałam sobie, że no skoro to jest obraz, który ma być od Boga, czy jakimś słowem od Boga w takim fizycznym wymiarze, no to dobrze jest się w tym czasie modlić, może włączyć sobie w to jakieś uwielbienie, żeby grało. Dobrze jest ten czas poświęcić Bogu, więc to wszystko było takie dla mnie nowe i takie poznawanie tego bardziej i takie wprowadzanie to po prostu, więc wszystko, co ja teraz robię, to ja się tego nie uczyłam, tylko to wyszło naturalnie po prostu z takiej relacji z Bogiem, no. Jeżeli ktoś chciałby spróbować, to co byś mu doradziła? Jeżeli ktoś chce spróbować, to po prostu wystarczy chcieć i to się tylko liczy. Wziąć sobie coś, jakieś nawet kartki, jakieś, mać możliwość, jakieś płótno. Teraz można kupić nawet w jakichś zwykłych sklepach, supermarketach. Także to jest dostępne, te wszystkie rzeczy, więc można po prostu wziąć, co się chce, zamknąć się w jakimś takim odosobnieniu i zacząć po prostu się modlić. I zacząć słuchać tego, co Bóg chciałby przekazać. Jeżeli to będzie obraz, no to będziemy widzieć to. Będziemy świadomi, że zobaczymy jakiś obraz jakiegoś drzewa, jakiegoś serca. Więc to jest czas po prostu takiego słuchania i wpatrywania się. Dobrze mieć ze sobą Pismo Święte. A to samo będzie wychodzić po prostu. Wspominałaś też o rozeznawaniu. Co to w ogóle znaczy rozeznawać i jak to robić? Rozeznawać, czyli upewniać się tak naprawdę, czy to jest to. Ja to tak rozumiem na przykład, że jak ja rozeznawałam swoje powołanie, to ja przez długi, długi czas pytałam się Boga, czy w ogóle, czy On ma coś dla mnie, czy On chce mi powiedzieć coś od siebie, czy ja może idę dobrą drogą, czy złą. I to jest później po prostu proces takiego patrywania się i wsłuchiwania, może po prostu też przez ludzi Bóg chce do nas mówić. Może to jest jakieś słowo, które się gdzieś tam powtarza. Może to jest jakieś pragnienie ogromne serca i nasze marzenia, bo jakby nasze marzenia też są jego marzenia. Także to jest wiele czynników, które się łączy, więc rozeznawanie to takie, myślę, to jest czas, który dajemy sobie na pewną sprawę i czekamy, aż dojdziemy do takiego momentu, to jest od Boga, to jest On i idziemy. A powiedz, jakie są twoje plany? Myślę, że zdanie magisterki, bo to już jest ostatni etap. Właśnie ta działalność i działanie też w tych obrazach i żeby to dalej się rozszerzało i cały czas i bycie bliżej Boga, cały czas poznawanie, cały czas nawracanie się. Wierzę, że On będzie działał przez te obrazy, wierzę, że gdzieś mnie zaprowadzi. Piękne tam plany znaleźć. I życzę Ci, żeby się zrealizowały jak najszybciej i tak, jak sobie to wymarzyłaś. Bardzo dziękuję. Dziękuję Ci, Paulina, bardzo za rozmowę i za to, również. Że w trybie tak ekspresowym zgodziłaś się udzielić mi tego wywiadu, ale musimy wspomnieć, że dowiedziałam się w ogóle o Twojej działalności, Twoim istnieniu dosłownie wczoraj, dzięki koleżance, dla której malowałaś obraz, a dokładniej malowałaś go dla jej córeczki, małej Zosi. Dokładnie. Tak. Pozdrawiamy tak. Patrycję. Pozdrawiamy. Dziękujemy bardzo i dziękuję Ci jeszcze raz, Paulina, no i do usłyszenia. Dziękuję Ci bardzo.